Sobotnie popołudnie w sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach odbył się finał trzeciego podbeskidzkiego przeglądu muzycznego Rock and Blues. Na scenie zagrało pięciu finalistów: Le Flair, Gigi Acoustic, Duży Ptak, Raspberry Hills oraz Django Strip. Podczas finałowego koncertu wystąpili także finaliści poprzedniej edycji Rock and Blues, zespół Imaginarium. W tym roku jury konkursowe pod przewodnictwem znanego kabareciarza Piotra Skuchy nie miało żadnych wątpliwości co do ostatecznego werdyktu. Pierwsza nagroda i związane z tym dodatkowe przywileje i uznania. I tu jestem szczególnie mile zaskoczony, że nie różnimy się pod względem opinii o tych występach dzisiejszych z widownią dla zespołu Duży Ptak. Główną nagrodę 3000 zł oraz możliwość nagrania płyty ufundowało DMB Recording Studio. Zespół Duży Ptak powstał w 2005 roku w Wadowicach. Muzycy przyznają, że inspiracją dla nich jest stary, dobry blues rock. Grają muzykę ambitną, pełną pasji, ale jednocześnie radosną i przyjemną. Zespół zyskał także największe uznanie w oczach publiczności, która przyznała mu swoją nagrodę. Obraz olejny przedstawiający Jimiego Hendrixa w imieniu publiczności zespołowi wręczył wójt gminy Wilkowice. Człowiek całe życie gra i w końcu jest doceniony. A w takim miejscu, w takim towarzystwie zespołów i wśród takiej pięknej publiczności wygrać taką nagrodę jest czymś naprawdę wspaniałym i czymś super. Myślałem, że trochę bawicie się tą muzyką, teksty takie dość, może powiedzieć, z jajem, frywolne. No. AC/DC mi się nasuwało od razu. O, dziękuję, naprawdę to jest wielki komplement dla nas. No, ja zawsze mówię, że muzyka rockowa powinna być wesoła. To się wziął od rock'n'rolla, rock'n'roll zawsze był wesoły, blues troszeczkę był smutniejszy, ale czy blues, czy rock'n'roll musi być smutny? Może być to wesołe, przecież świat mamy okropny teraz, taki szary, taki smutny, deszczowy. No, śmiejmy się, bawmy się, przecież muzyka jest dla zabawy. Dlatego te teksty troszeczkę piszemy, staramy się pisać takie wesołe, na pokrzepienia serca, jak to się mówi. Pozdrawiamy wszystkich naszych fanów i słuchaczy. Trzymajcie się, jeszcze nas usłyszycie. No i czekamy na tą płytkę wydaną przez Recording Studio DMB, tak? Trudna nazwa. Drugie miejsce i związana z tym nagroda wędruje dla zespołu Le Flair. Zespół Le Flair, dziękujemy serdecznie.
postanowiliśmy rozszerzyć przewidziany wcześniej w regulaminie zestaw nagród o dodatkowe wyróżnienie i to dodatkowe wyróżnienie z błogosławieństwem na dalszą twórczą drogę otrzymuje zespół Raspberry Hills. Raspberry Hills, najmłodsi uczestnicy przeglądu, średnia wieku w zespole to niewiele ponad 17 lat, zaskoczyli wszystkich muzyczną dojrzałością. Zespół tworzy własną muzykę oscylującą w klimatach blues rocka, funky z lekkimi wpływami muzyki psychodelicznej. To się działo w nas od zawsze, też wszyscy pochodziłem jeszcze z takich domów, gdzie takiej muzyki się słuchało, zawsze obracaliśmy się w takim środowisku.